Dzień dobry. Witam Państwa bardzo gorąco. Ja się nazywam Jacek Żakowski, będę miał przyjemność moderować to nasze dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że wynawigujemy w jakimś praktycznym, konkretnym kierunku, bo temat jest rzeczywiście, jak Państwo wiecie, trudny, ale też niezwykle ważny i o bardzo poważnych skutkach, mianowicie koszty pośrednie w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia. Często zastanawiamy się, skoro nam tak dobrze idzie przez tyle lat, to gdzie są te nasze pieniądze? No one właśnie są w różnych kosztach pośrednich, w różnych dziedzinach życia zaginione często. Teraz zaczniemy od uroczystego otwarcia, o które poproszę panią Grażynę Henclewską, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Pani minister, bardzo proszę. Szanowni Państwo, pragnę bardzo, bardzo serdecznie przywitać w Ministerstwie Gospodarki wszystkich zebranych na dzisiejszej debacie, spotkaniu, które organizuje Ministerstwo Gospodarki przy współpracy związku wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma. Witam wszystkich zebranych, a w szczególności witam uczestników debaty, panów prezesów, panów dyrektorów, czy osoby, które w zastępstwie panów ministrów będą, bo wiemy, że nie wszyscy będą mogli dotrzeć zgodnie z zapowiedziami. Bardzo się cieszę, że taka debata odbywa się już po raz drugi w Ministerstwie Gospodarki. To też pokazuje dobrą praktykę współpracy. Współpracy z różnymi sektorami gospodarki, z różnymi środowiskami. Chcę podkreślić, że minister gospodarki na taką współpracę jest bardzo otwarty. Świadczą też o tym różne fora czy platformy współpracy, które funkcjonują, zespoły problemowe przy ministrze gospodarki, czy też zespoły międzyresortowe. Ta otwartość na współpracę z partnerami pozarządowymi jest dla nas szczególnie ważna. Chciałabym podkreślić, że jeśli patrzymy na trendy rozwojowe, na zmiany, które zachodzą w globalnym otoczeniu. Te zmiany określane mianem wyzwań globalnych, to zwracamy uwagę na to jedno szczególne wyzwanie, choć tych wyzwań jest więcej, jakim są zmiany demograficzne, społeczeństwa się starzeją, przybywa czy ludzi w wieku poprodukcyjnym i po to, żeby utrzymać to tempo wzrostu gospodarczego, czy żeby ono rosło, tempo wzrostu, bo taki jest nasz cel, potrzeba też wzrostu produktywności poprzez innowacje technologiczne, innowacje społeczne. Dzisiaj dyskutowane tematy są niezwykle złożone, pan redaktor to podkreślił, dlatego też liczę na to, że dzięki uczestnikom tej debaty, gościom, panelistom, którzy reprezentują różne środowiska, co niewątpliwie jest wielką zaletą prowadzonych rozmów. Dzięki tej debacie dojdziemy do wartościowych konkluzji, bo warto się różnić, warto dyskutować i przekonywać się nawet w takiej twardej dyskusji po to, by wyciągać właściwe wnioski. I jeszcze raz Państwu dziękuję za przybycie i zachęcam do
aktywnego uczestnictwa w debacie i potem w dyskusji, która będzie tej debacie towarzyszyć. Bardzo dziękuję. Teraz już początek naszych merytorycznych męk i wysiłków. Poproszę panią prezes Ewę Grendę, prezesa zarządu Infarmy i dyrektora generalnego Roche Polska. Bo chodzi o to, że to Infarma zamówiła ten fantastyczny raport. Witam państwa serdecznie w imieniu właśnie Infarmy, dzisiaj nie firmy, w której pracuję. Dziękuję za przybycie. Szczególnie dziękuję i witam przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, panią minister Grażynę Henclewską oraz pana dyrektora Jerzego Majchrzaka oraz wszystkich przedstawicieli administracji publicznej, reprezentantów środowisk pacjenckich, także środowiska medycznego oraz wszystkich tych, którym na sercu leży to, by system ochrony zdrowia w Polsce był jak najlepszy i cały czas się poprawiał. Wiemy chyba wszyscy, że Polska należy do krajów o najwyższej absencji chorobowej w Europie, a my w naszym kraju ciągle nie patrzymy na terapię i jej koszty w takim kontekście właśnie kosztów społecznych oraz utraty produktywności. Jako Infarma zdecydowaliśmy, że tą dyskusję trzeba najpierw rozpocząć, a potem prowadzić tak, by naprawdę te koszty pośrednie zostały uznane za taki istotny element oceny tego, ile nas terapia naprawdę kosztuje. Bo to nie jest tylko sam koszt terapii, o którym na razie właściwie najczęściej mówimy i na którym to opieramy zazwyczaj decyzje o wyborze czy wprowadzeniu nowych technologii medycznych. Zdecydowaliśmy się jako Infarma na stworzenie tego raportu, dlatego że uważamy, iż taka strategiczna dyskusja na temat kształtowania i tworzenia polityki zdrowotnej, gospodarczej i społecznej jest potrzebna właśnie w kontekście innego spojrzenia na te koszty terapii. Z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować autorom raportu, firmie HTA Consulting, ale nie tylko, ponieważ wiele innych też osób było zaangażowanych, osób czy też nawet instytucji było zaangażowanych w stworzenie tego raportu. I to bardzo ważne, bo w trakcie jego tworzenia potrafiliśmy wydyskutować i zgodzić się na pewne rozwiązania, także powstało narzędzie, taka już gotowa metodologia liczenia tych kosztów pośrednich, bo sama dyskusja jest często bardzo ciekawa, ale jeżeli wychodzimy z jakiejś sali, po nawet burzliwej dyskusji, a nie zostaje w naszych rękach narzędzie, na które się zgodziliśmy, to właściwie tak jakbyśmy niczego nowego nie rozpoczęli. A tutaj mamy gotowe narzędzie, które moglibyśmy zacząć używać i dlatego zaprosiliśmy państwa na tą debatę, by jeszcze raz zderzyć to, co uważamy, iż wypracowaliśmy i jest dobre, z państwa opiniami. Nie jest to pierwsza debata, ale pierwsza już z tym konkretnym raportem i metodologią. Także zapraszam do wzięcia udziału w dyskusji panelistów, a potem do zadawania pytań z sali, i obyśmy faktycznie mogli za jakiś czas zobaczyć ten element, te koszty pośrednie przy ocenie właśnie takiej bardzo transparentnej
technologii medycznej, kiedy chcielibyśmy się, bo jak Państwo wiedzą, no Infarma jest to związek firm farmaceutycznych, innowacyjnych, które przynoszą na rynek bardzo często nowe technologie, które być może mają wyższy koszt, ten bezpośredni, ale ponieważ oszczędzają ogrom kosztów pośrednich, to warto je wprowadzić. My w to głęboko wierzymy, a w Polsce nie mamy narzędzi do właściwej oceny tego zjawiska i chcielibyśmy przekonać do zastosowania naszych rozwiązań. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Pani Prezes. Teraz porządek naszego obradowania będzie taki, że za chwileczkę Pani Daria Szmurło w imieniu HTA Consulting przedstawi podstawowy dorobek tego raportu. Potem będziemy mieli mniej więcej godzinę na rozmowę panelową, jeżeli Pani Daria zmieści się w 20 minutach, czego życzę. No i potem będziemy mieli jeszcze sporo czasu, przynajmniej pół godziny na rozmowę w pełnym składzie, więc nikt nie będzie wykluczony. Bardzo proszę, zaczynamy od zaproszenia panelistów, żebyście Państwo mogli już stąd obserwować przebieg zdarzeń. Pan Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszam. Pan Tadeusz Jędrzejczyk, przepraszam, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Panie prezesie. Na pewno za chwilę będzie. Albo nie. Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska, dyrektor Biura Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych. Wojciech Paczyński, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie Finansów. To jest całkiem nowy departament, więc ja jestem bardzo ciekaw, przynajmniej czy się dowiemy dziś, jak jego integracyjna rola będzie wyglądała. Jerzy Majchrzak, dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki. Andrzej Mądrak. Jakby pan dyrektor tutaj tak centralnie bardziej mógł usiąść, bo zawsze wszyscy do ostatniej ławki idą, to jest zrozumiałe, ale... Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Jakub Schulz, dyrektor Ernst & Young, odpowiedzialny za sektor ochrony zdrowia i były sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Robert Plisko, prezes zarządu HTA Consulting. I Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Infarmy. Bardzo, bardzo proszę. A teraz, ciesząc się, że mamy już Państwa na podium, zapraszam gorąco panią Darię Szmurło z HTA Consulting i proszę o przedstawienie raportu. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Na wstępie chciałabym podziękować w imieniu HTA Consulting i Magdaleny Władysiuk, która nadzorowała opracowanie tego raportu, za zaproszenie do udziału w spotkaniu i do udziału w projekcie w ogóle. A czy można by chwilowo troszeczkę przygasić światła, żebyśmy lepiej widzieli monitory, te reflektory, które nas oświetlają? Ile tylko można, to bardzo proszę. W tym moim krótkim wystąpieniu chciałabym przedstawić główne cele i zakres raportu oraz wyniki, jakie otrzymaliśmy i wnioski, jakie będą płynąć. Mam nadzieję, że ta prezentacja będzie dobrym wyjściem do dalszej dyskusji i do debaty. Celem projektu było przeanalizowanie, przedstawienie i zaproponowanie metodyki szacowania kosztów pośrednich w analizach, jakie przeprowadzamy, w analizach związanych z systemem ochrony zdrowia. Projekt ten był kontynuacją uprzednio realizowanego projektu zrealizowanego przez Ernst & Younga w 2013 roku,
Ten uprzedni projekt skupiał się na pewnym obszarze zastosowania kosztów pośrednich w tak zwanych analizach kosztów choroby, o czym powiem jeszcze później. Celem naszego projektu było rozszerzenie zakresu tej poprzedniej fazy. Tak więc skupiliśmy się tutaj nie tylko na analizie kosztów choroby, ale popatrzyliśmy też na innego typu analizy, jakie przeprowadza się w ochronie zdrowia, w szczególności w ocenie technologii medycznych. Analizy takie jak analiza ekonomiczna, analiza opłacalności, analiza wpływu na budżet. W ramach tego projektu, poza taką typową pracą analityczną, przeprowadziliśmy szereg warsztatów z instytucjami, które zaangażowane są na każdym etapie oceny technologii medycznych i na każdym etapie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Z jednej strony były to organizacje, które wykonują tego typu analizy, czyli analitycy, którzy na co dzień spotykają się z problemami, które później też staraliśmy się opisać w raporcie. Z drugiej strony były to instytucje publiczne, które są odbiorcami i później które na podstawie tych analiz podejmują decyzje. Tutaj szczególnie chcielibyśmy podziękować Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz ZUS-owi za ich bardzo cenny wkład merytoryczny i za bardzo szeroką współpracę z zakresu tych instytucji. Raport, który przygotowaliśmy, jest konsensusem środowiska. W wyniku spotkań warsztatowych prowadziliśmy wiele dyskusji, wiele czasami burzliwych dyskusji i rekomendacje dotyczące metodyki, ale też rekomendacje systemowe, które przedstawiamy w tym raporcie, są w pewien sposób wypracowanym konsensusem, który mamy nadzieję, że w przyszłości będzie mógł być w praktyce stosowany. Zaczęliśmy projekt od uporządkowania definicji kosztów pośrednich, ponieważ widzieliśmy, że nawet po tym pierwszym etapie projektu cały czas w środowisku nie było jasne, czym tak naprawdę są koszty pośrednie. Chcieliśmy tutaj zaznaczyć, jaka jest różnica między rozumieniem kosztów pośrednich w analizach wykonywanych w ocenie technologii medycznych w ochronie zdrowia, a takim bardzo powszechnym rozumieniem tych pojęć, na przykład w rachunkowości. W ochronie zdrowia rozróżniamy tak zwane koszty bezpośrednie związane z leczeniem, czyli koszty leków, koszty hospitalizacji. To wszystko, co bezpośrednio związane jest z procesem leczenia pacjenta, jego choroby i powikłań. Oraz koszty pośrednie, które rozumiemy tutaj jako koszty utraconej produktywności. Czyli to nie są bezpośrednie przepływy pieniężne, to są jakieś utracone wartości, które w dłuższym okresie czasu się uwidocznią, natomiast nie wiążą się z bezpośrednim przepływem pieniądza. I co ważne, co chcieliśmy też zaznaczyć, do kosztów pośrednich nie wliczają się koszty na przykład transferów, koszty świadczeń rentowych i tego typu przepływów pieniężnych. To jest odrębna kategoria kosztów i ona nie mieści się w definicji kosztów pośrednich. Rozważa się ponadto czasami inne typy kosztów, tak zwane koszty niewymierne. Koszty te nie są mierzalne, dlatego też w tych analizach się je raczej pomija. Skupiamy się tutaj na kosztach bezpośrednich i kosztach pośrednich. To, co jeszcze chciałam podkreślić, w ramach kosztów pośrednich, kosztów utraconej produktywności, rozważa się takie dwie główne kategorie kosztów. Koszty absenteizmu, o których już była wcześniej mowa, czyli koszty zwolnień z pracy, koszty nieobecności w pracy z powodu choroby, koszty związane z trwałą niezdolnością do pracy w wyniku choroby, ale równie ważne są także koszty tak zwanego prezenteizmu, czyli tego, że chorzy, mimo tego, że są chorzy, chodzą do pracy i z tego tytułu ich produktywność jest obniżona, czyli nie pracują na 100% powiedzmy swoich mocy. W niektórych chorobach te koszty również stanowią bardzo istotną kategorię i w raporcie także się odnosimy do tego, w jaki sposób podchodzić do tego typu kosztów. Dlaczego w ogóle powinniśmy zajmować się kosztami pośrednimi? Tak jak już tutaj we wstępie też wspomniano, bezpośrednie efekty leczenia, które widzimy od razu, oczywiście są ważne. Koszty, które ponosimy w związku z leczeniem, są istotne na pewno. Natomiast bez takiego długofalowego spojrzenia na chorobę, na kapitał ludzki, który w jakiś sposób mierzony jest zdrowiem populacji, może dojść do wielu, w dłuższej perspektywie, do takich zależności, że
nie tylko będziemy musieli wydawać dużo na leczenie, ale także może się zmniejszyć liczba ludzi pracujących, liczba ludzi zdolnych do pracy. Może wzrosnąć zależność od opieki osób trzecich, czy zwiększyć się zapotrzebowanie na opiekę tych osób. Docelowo te wszystkie elementy w takim dłuższej perspektywie mogą prowadzić do obniżenia globalnej produkcji, do spadku PKB. Dlatego ważne jest, żeby planując strategię, brać pod uwagę także koszty utraconej produktywności. W analizach, jakie przeprowadza się w ochronie zdrowia, taką podstawową perspektywą, z której patrzymy na koszty, jest perspektywa płatnika publicznego. Co jest jasne, ponieważ mając ustalony budżet, patrzymy przez to, ile jesteśmy w stanie za te pieniądze, jakie terapie jesteśmy w stanie sfinansować. Ponieważ w Polsce mamy dosyć wysoki poziom współpłacenia pacjentów, często też spotyka się analizy, które uwzględniają także perspektywę pacjenta. Czyli nie patrzy się tylko przez pryzmat płatnika publicznego Narodowego Funduszu Zdrowia, ale jakby poszerza się tą analizę o pacjenta dodatkowo. W ostatnich czasach coraz więcej przeprowadza się analiz z perspektywy finansów publicznych, czyli nie tylko sam płatnik publiczny NFZ, ale na przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli do tych kosztów bezpośrednich leczenia, kosztów leków, kosztów hospitalizacji, doliczamy koszty świadczeń rentowych, które też nierzadko stanowią bardzo dużą część kosztów leczenia. No i ta najszersza perspektywa społeczna, o której jest mowa w raporcie, obejmuje zarówno koszty związane z samym procesem leczenia, jak i koszty utraconej produktywności. I dopiero ta perspektywa pozwala nam w najpełniejszym stopniu przedstawić skutki stosowania terapii i skutki chorób w dłuższej perspektywie czasowej. Tak jak już wspomniałam na początku, celem projektu było rozszerzenie proponowanej metodyki liczenia kosztów pośrednich na całe spektrum analiz przeprowadzanych w ocenie technologii medycznych. Powiem Państwu krótko o tych trzech analizach. Analiza kosztów choroby to jest analiza, którą powinna być przeprowadzana w momencie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących tego, w które obszary zdrowotne inwestujemy. Analizując koszty choroby, czyli na przykład licząc, ile kosztuje nas dana choroba, jakie wydatki ponosimy w związku z daną chorobą w okresie jednego roku, możemy sobie uszeregować jakby choroby pod kątem tego, które kosztują państwo najwięcej, które najmniej i inwestować w te, które na przykład generują najwyższe koszty. Czyli jakby analiza kosztów choroby jest na samym początku. Mając już wybrane obszary, w które chcemy inwestować, wdrażamy konkretne strategie, programy zdrowotne, czy finansujemy konkretne leki. No i pojawia się pytanie, w które leki powinniśmy inwestować. W tym miejscu przychodzi nam na pomoc analiza ekonomiczna, analiza opłacalności, w której liczymy, szacujemy, jakie efekty zdrowotne jesteśmy w stanie uzyskać, jakie wyniki jesteśmy w stanie uzyskać, stosując określone technologie czy strategie leczenia i jaka jest relacja tych efektów do kosztów. Czyli łączymy te dwa aspekty razem. Na tej podstawie wnioskujemy, czy dany program jest opłacalny, czy nie. Brakuje nam jeszcze informacji, jak taka strategia, jakie będzie generować koszty w perspektywie całego społeczeństwa, czy całej populacji, do której będzie przeznaczona. I na takie pytanie odpowiada nam analiza wpływu na budżet. Ile będziemy musieli zapłacić za leczenie określonej grupy pacjentów określoną terapią. Te trzy analizy, w odniesieniu do nich wypracowaliśmy metodykę liczenia kosztów pośrednich. W raporcie jest to wszystko szczegółowo opisane. Ja tutaj przedstawię tylko jakby podsumowanie tych kwestii, nie będę wchodzić w szczegóły. Natomiast aby wypracować tą metodykę, skupiliśmy się na jednym konkretnym przykładzie. Przykład dotyczył reumatoidalnego zapalenia stawów. Wybraliśmy tę jednostkę chorobową, ponieważ dotyka ona stosunkowo młodej populacji chorych. Wiąże się ze znacznym ograniczeniem niepełnosprawności, więc też potencjalnie koszty pośrednie, koszty utraconej produktywności będą tutaj wysokie. No i co ważne też, dostępność danych polskich jest dosyć dobra w tej jednostce chorobowej.
I na tym przykładzie oparliśmy obliczenia dla tych trzech typów analiz i spróbowaliśmy oszacować, jakie realnie są koszty pośrednie związane z tą chorobą i jaka jest ich relacja do kosztów bezpośrednich, czyli czego nie widzimy, skupiając się tylko i wyłącznie na kosztach bezpośrednich. Podsumowanie rekomendacji, tak jak mówiłam, macie Państwo w raporcie, proponuję się z tym zapoznać. To, o czym też była mowa wcześniej, jest jakby tutaj gotowy przepis tego, jak można byłoby to liczyć w Polsce, gotowe metody, które można wdrożyć w zasadzie od jutra. Jeżeli chodzi o analizę kosztów choroby, policzyliśmy, jakie są koszty związane z leczeniem reumatoidalnego zapalenia stawów w dowolnym stopniu zaawansowania w horyzoncie jednego roku. I przeprowadziliśmy tę analizę z kilku perspektyw. Najpierw patrząc tylko i wyłącznie przez budżet płatnika publicznego NFZ-u, później rozszerzając tą perspektywę na perspektywę finansów publicznych, no i jeszcze ostatecznie dołączając koszty pośrednie. Otóż jeżeli spojrzymy przez pryzmat tylko i wyłącznie płatnika publicznego, koszty leków, które mają największy udział w kosztach leczenia RZS-u, stanowią 55% wydatków płatnika publicznego. Rozszerzając tę perspektywę do finansów publicznych, czyli tutaj uwzględniając dodatkowo wydatki ZUS, proszę zobaczyć, że udział kosztów leków spada do 1/3 blisko, a prawie drugie tyle stanowią koszty świadczeń wypłacanych przez ZUS, czyli relatywnie do leków to jest bardzo duża kwota. Jeżeli chodzi o perspektywę społeczną, w zależności od metody liczenia, koszty pośrednie związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów mogą spowodować nawet dwukrotny do kilkukrotnego wzrostu kosztów w stosunku do perspektywy finansów publicznych. Czyli płatnik publiczny widzi, że wydajemy 400 milionów złotych, płatnik publiczny i ZUS widzą 600 milionów złotych. Natomiast to, czego my nie widzimy, patrząc przez pryzmat taki czysto budżetowy, to od 0,6 do ponad 2 miliardów złotych. Czyli to są te koszty, które my gdzieś pomijamy, nie analizując kosztów pośrednich. Także tutaj znaczenie kosztów pośrednich, jak widać, jest może być bardzo, bardzo duże. To, co też jest ważne, analiza kosztów choroby pokazuje, jakie są koszty związane z leczeniem konkretnej choroby i chciałam podkreślić, że wprowadzając nowe strategie leczenia, my nie jesteśmy w stanie tych kosztów wyeliminować do zera, ponieważ oznaczałoby to tak naprawdę wyeliminowanie choroby. Więc wiedząc, jakiego rzędu koszty ponosimy, jakiego rzędu wydatki ponosimy, pytanie, na ile jesteśmy w stanie dostępnymi terapiami te koszty zmniejszyć. Bo możemy mieć wysokie koszty, natomiast możemy nie mieć strategii, które pozwalają, że te koszty nam spadną. Mówię o tym, ponieważ to będzie ważne w odniesieniu w analizie ekonomicznej, gdzie porównujemy ze sobą dwie strategie. Te wszystkie analizy, o których będę mówić, mają charakter porównawczy, czyli porównujemy jeden lek versus drugi, jedną strategię leczenia versus drugą. W analizie ekonomicznej porównaliśmy takie dwie strategie, jedną opartą na lekach tak zwanych DMART. To są leki, powiedzmy, starej generacji, które w tej chwili już nie są podstawowym standardem leczenia. W tej chwili chorych z ciężkim RZS-em, bo tego dotyczy analiza, leczy się lekami biologicznymi. My tutaj porównaliśmy taką strategię sprzed kilkunastu lat, gdzie mamy dostępne wyłącznie leki DMART, z taką, powiedzmy, nowoczesną strategią, gdzie mamy dostępne kilka leków biologicznych, które mogą być stosowane sekwencyjnie u tych chorych. No i pytanie, stosując te terapie biologiczne, które oczywiście kosztują, ile zyskujemy? Ile zyskujemy efektów klinicznych? No i ile nas to kosztuje? Jeżeli chodzi o efekty kliniczne, to porównując te dwie strategie, średnio na jednego pacjenta w dożywotnim horyzoncie, czyli do końca jego życia, możemy zyskać 2 lata życia w pełnym zdrowiu. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to tutaj na tym dolnym wykresie widać, zastosowanie strategii opartej na lekach biologicznych w porównaniu z tymi lekami DMART pozwala na wygenerowanie oszczędności w kosztach pośrednich na poziomie 30 tysięcy złotych średnio na pacjenta. Więc to są
tego typu korzyści, które możemy uzyskać. Oczywiście te leki będą droższe, natomiast ta wartość leku w pewien sposób zwróci nam się przez to, że chorzy będą dłużej sprawni, dłużej aktywni zawodowo, co tutaj oszacowaliśmy właśnie na 30 tysięcy złotych. Analiza ekonomiczna, analiza opłacalności mówi o tym, jak wyniki kształtują się na jednego pacjenta. Natomiast analiza wpływu na budżet przenosi te wyniki na całą populację. Tak jak mówiłam, skupialiśmy się tutaj na ciężkim RZS-ie, więc ta grupa, do której kierujemy te leki, w stosunku do wszystkich chorych jest względnie niewielka. Natomiast mnożąc te oszczędności, które uzyskaliśmy w analizie ekonomicznej, przez liczbę pacjentów, którzy się kwalifikują do terapii, którzy mogliby być leczeni tymi lekami biologicznymi, możemy uzyskać dosyć znaczne oszczędności. Natomiast te oszczędności oczywiście pojawią się nie za rok, nie za dwa, natomiast w dłuższej perspektywie czasowej, ponieważ lecząc chorych dzisiaj, my wydłużamy im okres dobrej sprawności, spowalniamy progresję choroby, co będzie miało efekty w dłuższym horyzoncie czasowym. To nie jest oczywiście związane z bezpośrednimi przepływami pieniędzy, natomiast ważne, żeby brać takie aspekty pod uwagę, ponieważ to w dużej mierze może w pewien sposób zrekompensować te wydatki, które należy ponieść na leki. Poza tymi wynikami analiz, które Państwu przedstawiłam, w raporcie przedstawiliśmy także rekomendacje systemowe dotyczące uwzględniania kosztów pośrednich w tych trzech typach analiz. Pracując nad projektem, podstawowym problemem, na jaki natknęliśmy się, to dostępność danych. Dane może i są zbierane przez różne instytucje, natomiast nie zawsze zbierane są w sposób, powiedzmy, odpowiedni do tego, w jaki potrzebowalibyśmy je, żeby wykorzystać je w tego typu analizach. Te kwestie także są szeroko opisane i mam nadzieję, że też będzie dyskusja na ten temat, w jaki sposób te dane powinny być zbierane, prezentowane i też, co ważne, udostępniane, żeby można było tego typu analizy prowadzić. Pojawiło się też pytanie, czy we wszystkich jednostkach, dla wszystkich leków, bez wyjątków powinniśmy koszty pośrednie liczyć. Otóż nasz wniosek z raportu jest, że wydaje nam się, że nie ma takiej potrzeby, żeby liczyć to w każdym absolutnie przypadku. I pozostałe rekomendacje systemowe, jakie przedstawiamy w raporcie, obejmują takie może czysto organizacyjne kwestie dotyczące odpowiedzialności czy miejsca tych analiz, kto je powinien wykonywać, kto je powinien weryfikować i w jaki sposób te analizy powinny być weryfikowane. Tak jak mówiłam, zachęcam do lektury raportu, tam to jest wszystko o wiele bardziej szczegółowo opisane i mam nadzieję, że to krótkie wprowadzenie jest dobrym wyjściem do dalszej dyskusji. Dziękuję. Bardzo dziękuję.